abyśmy mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, najpierw przez akt żalu oczyśmy nasze serca z grzechu. Czy mogę uczestniczyć w świętych obrzędach Eucharystii, jeśli jestem grzesznikiem? Oczywiście, że tak. Nawet bym powiedział, że większy byłby problem wtedy, kiedy byś czuł zbyt wielką świętość w sobie, a nie miał poczucia niewystarczalności i małości. I wiem, że może to dziwnie zabrzmi, ale tak trochę jest, że czym więcej grzeszymy, tym bardziej jesteśmy otwarci na łaskę Boga przychodzącego w miłosierdziu. Dlatego zachęcam Ciebie, abyś tak popatrzył na akt pokuty, że to nie jest samo usprawiedliwianie się chrześcijan, tylko to jest taki moment, kiedy możemy spotkać się z własną grzesznością i przekazać ją Panu Bogu, aby On uczył nas, jak z nią żyć. Chcesz być uzdrowiony po mszy świętej? Jeśli tak, to dobrze przeżyj akt pokuty, bo jest to ta chwila, kiedy uczymy się Bożego miłosierdzia, Jego przebaczenia i przez to przebaczamy zarówno sobie, jak i drugiemu człowiekowi. O co chodzi w tej chwili? Abyśmy nie tyle przypominali sobie wszystkie grzechy, no bo nie jesteśmy w stanie, to jest za krótki czas, ile stanęli w postawie grzesznika. On jest miłością, a ja jestem tym, który popełnia błędy, który upada. I jeśli już o tym pomyślimy, to wygraliśmy ten moment. Bo nie będzie to tylko zakładaniem jakiejś fałszywej maski, że nie ma problemu, że ja jestem idealny, tylko staniemy w prawdzie i oddamy to Panu Bogu. Zanurzymy się w Jego miłosierdziu i przez to autentyczniej wejdziemy w całą Eucharystię. I dlatego ten moment jest właśnie na początku. Stań przed Bogiem w postawie syna marnotrawnego z Łukaszowej przypowieści. Uderz się w piersi, powiedz: nabroiłem, i pozwól, aby On, Bóg Ojciec, się o Ciebie zatroszczył.